Jest to kolejny singiel na płytę nowoczesną, która będzie się nazywała Supernowa. Pojawi się obok chociażby singla Łowcy Gwiazd, czyli w takim charakterze stricte nowoczesnym z brzmieniami takimi bardziej komputerowymi, nowoczesnymi. Ale to nie będzie jedyna niespodzianka, którą przygotowałaś dla swoich fanów. To prawda, ponieważ pracuję jednocześnie nad dwoma płytami z dwóch różnych biegunów, ponieważ jedna będzie nowoczesna, supernowa, druga zaś o tytule winylowa będzie miała charakter oldschoolowy, taki, na którym ja osobiście się wychowałam, za którym bardzo tęsknię i wreszcie będę mogła pokazać Państwu coś, co drzemie we mnie już od dziecka. Płyty wyjdą jedna po drugiej? Jak to planujesz rozegrać? Nie, płyty wyjdą jednocześnie bliźniaczki, ale jakże odmienne. I cieszę się ogromnie, że po tak długim czasie, kiedy no dałam troszeczkę czekać, 3 lata po ostatnim moim albumie, no z takim czystym sumieniem mogę rzec, daję te dwie płyty, ponieważ długo nad nimi pracowałam i to jest taka jakby rekompensata, te dwie płyty po tych latach. Mówisz, że to będą dwie skrajne płyty, mimo że obydwie skrajności siedzą ci w duszy, to jak ci się pracuje właśnie jednocześnie nad tak skrajnymi też emocjami, bo nie ukrywajmy się, to przede wszystkim emocje. Tak, na płycie oldschoolowej będzie zdecydowanie więcej brzmień radosnych, chociaż nie zabraknie również ballad, które mają charakter taki soulowy, bardziej ciepły, ale praca nad tymi dwoma płytami to jest dla mnie niesamowita radość, bo ja się nie wplatam w jeden styl muzyczny i nie fiksuję się jako artystka na jednym brzmieniu i nie siedzę i nie rzeźbię tego, ale jeżeli mam ochotę na chwilę się przenieść w totalnie inną czasoprzestrzeń, która jest oldschoolowa, soulowa, funkowa, to właśnie tam zmierzam. I myślę, że to jest taka świeżość w pracy, że ja mogę po prostu sobie przeskakiwać w tych dwóch światach.